Rozdział 1. Polski ambient. Wprowadzenie do krajobrazu dźwiękowego. Polski ambient to coś więcej niż tylko gatunek muzyczny. To dynamiczna i nieustanna ewolucja dźwięków i idei. W tym swoistym laboratorium artystycznym różnorodne brzmienia, artystyczne inspiracje i rozwój technologii tworzą unikalną syntezę, która ciągle się zmienia. Polski ambient jest jak żywy organizm, w którym każda innowacja i eksperyment prowadzą do kolejnych odkryć i rozwinięć, ukazując nieograniczone możliwości muzycznego krajobrazu. W polskim ambientowym krajobrazie dźwięki są nierozerwalnie związane z filozofią. To nie tylko muzyka, to artystyczna i filozoficzna interpretacja świata, której każda nuta ma swoje głębokie znaczenie. Ambient staje się narzędziem do medytacji i introspekcji, oferując słuchaczowi możliwość zanurzenia się w dźwiękowych pejzażach i odnalezienia w nich sensu. Jest to muzyka, która nie tylko otacza nas dźwiękiem, ale i zaprasza do refleksji nad naszym miejscem w świecie. Na tym tle szczególnie wyróżnia się Godra, unikalny artysta, który przekształca rzeczywistość w fale dźwiękowe. Godra, nazwany na cześć Boga Słońca, jest metaforą świeżego spojrzenia na ambient. Jego twórczość jest jak mistyczna podróż, w której gitara i efekty dźwiękowe stają się narzędziami do tworzenia magicznych, nieziemskich krajobrazów. Godra prowadzi nas przez te dźwiękowe przestrzenie, otwierając drzwi do nowych, niesamowitych doświadczeń i inspirując do głębokiej refleksji. Rozdział 2. Granice i zasięg. Godra. W świecie Godra granice są jak fale dźwiękowe, nieustannie płynące i ewoluujące. To miejsce, gdzie muzyka spotyka rzeczywistość, a granice ambientu są tylko pretekstem do eksploracji nieskończonych możliwości. Gitara staje się narzędziem do odkrywania nowych brzmień, a efekty dźwiękowe są jak magiczne zaklęcia, które przekształcają codzienność w niezwykłe doznania. Godra, Bóg Słońca, przenika tę przestrzeń dźwiękową, nadając jej nieziemskie światło. To nie tylko odzwierciedlenie egipskich wierzeń solarnych, ale również metafora dla każdego z nas, szukających własnego światła w codziennym chaosie. Każdy dźwięk jest jak żywioł, opisujący fragment naszego życia. Jedne dźwięki leczą duszę, inne chronią przed szumem otaczającego świata. W tym ambientowym krajobrazie czas płynie jak rzeka, czasami rwąca i nieprzewidywalna, innym razem spokojna i melodyjna. Chwile zatrzymania stają się istotne, pozwalając nam dostrzec piękno zmiany. W zimie odczuwamy ciszę, w jesieni słyszymy opadające liście, wiosną dzwonią ptasie śpiewy, a latem czujemy gorący oddech natury. Spontaniczność staje się kluczem do odkrywania nieznanych obszarów ambientu. Nie planujemy, po prostu dajemy się ponieść falom dźwiękowym, eksplorując nieznane rejony. To jak podróż bez mapy, gdzie każdy dźwięk jest nowym krajobrazem, a każdy moment jest unikalnym doświadczeniem. Tak jak w życiu nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Dlatego ambient Godry staje się nie tylko muzycznym eksperymentem, ale również refleksją nad nieuchronnymi zmianami, które kształtują naszą drogę. Zapisując te dźwięki w naszym osobistym zeszycie, śladem po sobie w tym bezkresnym krajobrazie, tworzymy własną mapę dźwiękową naszego ambientu. Rozdział 3. Harmonia wartości w polskim krajobrazie historycznym. Polska, zlokalizowana w samym sercu Europy, stanowi płaszczyznę geopolitycznych napięć i konfliktów. W trzecim rozdziale książki Godra odkrywamy, jak konserwatywny polski artysta staje się symbolem siły narodowej tożsamości w obliczu trudnych dziejów i strategicznego położenia kraju. Polska, otoczona przez mocarstwa takie jak Niemcy i Rosja, od zawsze była miejscem starcia interesów, wpływów i ideologii. Godra poprzez swoją muzykę staje się narratorem tej historii, ukazując, jak Polska kształtuje swoją tożsamość w opozycji do potężnych sąsiadów. Godra nie jest jedynie artystą, to także dziedzic tradycji, wiary i doświadczeń przodków, którzy po II wojnie światowej zostali przesiedleni na opolskie pogranicze. Jego twórczość staje się kodem przenoszącym te wartości przez pokolenia. To nie tylko muzyka, to dziedzictwo przekazywane przez katolicką rodzinę i kościół, a także obciążone doświadczeniem wojennym dziadków. Sukces Godry nie polega jedynie na artystycznym geniuszu, ale również na umiejętności zakorzenienia się w kulturze narodowej. Jego muzyczne dzieło staje się symbolem siły, wytrwałości i dumy z polskiego dziedzictwa. To dźwięki, które przypominają o wartościach, za które warto walczyć.
Analizując życie Godry od szkolnych lat po dorosłe życie, widzimy, jak trudności nieustannie napotykają na drodze jednostki, a jednocześnie jak te przeszkody wzmacniają więź z ojczyzną. Polska, jak nasz dom, staje się miejscem, gdzie wartości i religia są fundamentem, a granice państwa określają naszą tożsamość. W zglobalizowanym świecie, gdzie kultury często zlewają się, Godra i jego twórczość przypominają nam, że istnieje coś wyjątkowego w naszym narodowym dziedzictwie. To nie tylko historia Polski, ale także opowieść o sile jednostki wobec potężnych sił geopolitycznych. Godra istnieje i trwa nie tylko jako artysta, ale jako symbol siły narodowej tożsamości, zakorzeniony głęboko w historii i wartościach, które kształtują nasz wspólny dom.